Siemano, z tej strony Skydum, witam was w niestety ostatnim odcinku kariery od nowa w tej FIFA, ale spokojnie, w następnej FIFA na pewno powrócę do tej serii, a teraz, żeby nie przedłużać, zapraszam was do kariery od nowa Gerda Millera. Brakuje wam monet na wymarzone karty lub paczki? Wbijajcie na supercoinsy.pl. Z okazji Food Birthday z kodem urodziny coinsy kupicie 8% taniej. Dodatkowo za każdy zakup na minimum 150 tysięcy dostaniecie specjalny prezent wart co najmniej 10% kupionych monet. Do zgarnięcia są bonusowe coinsy i karty specjalne. Szczegóły promocji w opisie. Polecam. Dobra, i tak się prezentuje nasz Gerd Miller. Moim zdaniem wygląda mega dobrze. Ja osobiście jestem zadowolony, jak mi wyszła ta postać. I też jak coś, zaczyna w drugiej drużynie Bayernu, bo większość osób tak chciała. Tu macie wyniki ankiety. Pierwszy sezon nie był zbyt wyjątkowy, ponieważ Miller rozwinął się tylko o 4, więc patrząc na inne odcinki kariery od nowa, jest to dość średni wynik. Jeżeli chodzi o wyniki drużyny, to wygląda to dobrze, bo udało się awansować, co prawda dopiero przez baraże, ale tak czy siak jest to jakiś sukces. Z Pucharu Niemiec odpadli w pierwszej rundzie przez bramkę na wyjeździe, a nasz Niemiec dostał kilka szans, grał dość przeciętnie, ale ważne, że już udaje mu się łapać jakieś minuty. Teraz już mamy poważniejszy upgrade, ponieważ o 6, z taką oceną już na pewno powalczy o pierwszy skład. W lidze poszło im koszmarnie, przez cały sezon zdobyli tylko 7 punktów. W pucharze też nie było lepiej, ponieważ odpadli w pierwszej rundzie po porażce 4-0. A tak wyglądają statystyki meczowe Gerda Millera, wygląda to okropnie, ale po tak nieudanym sezonie nikt w tej drużynie nie wyglądał za dobrze. Powrót do trzeciej Bundesligi przyniósł wzrost oceny ogólnej o 5. W sumie gorzej niż rok temu, ale na szczęście wyniki były lepsze. Co prawda nie było awansu, ale może to i lepiej, bo jeżeli znowu mieliby tak spektakularnie spaść, no to może lepiej zostać w tej lidze. Pucharze bez zmian znowu odpadają w pierwszej rundzie, a Miller grał bardzo dobrze, był jednym z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o drugą drużynę Bayernu Monachium. Z taką oceną gra w trzeciej Bundeslidze jest czymś dość dziwnym, więc mamy zmianę klubu, kierunek dość ciekawy, ponieważ przeniósł się do Sportingu za około 20 milionów. Po zmianie klubu rozwój jest trochę mniejszy, ponieważ o 2, ale po zmianie klubu często to tak wygląda, więc no w tej serii to po prostu nie jest nic dziwnego. Sporting w lidze zajął trzecią pozycję, był za Porto oraz Benficą. W Pucharze Portugalii mieli pecha przy losowaniu, ponieważ trafili na Porto, a ten klub na spokojnie wyrzucił z Pucharu zespół Millera. Niemiec rozegrał całkiem dobry sezon, ale na pewno jakoś mocno się nie wyróżniał, jeżeli chodzi o całą drużynę Sportingu. Gerd Miller w piątym sezonie ma już 82 overalla i pomimo tego, że jeszcze nie miał jakiegoś niesamowitego sezonu, to rozwija się całkiem dobrze i może osiągnąć naprawdę ogromny overall. Tabela Ligi Portugalskiej prezentuje się tak, jest gorzej niż rok temu, więc nie wygląda to za dobrze. W Pucharze również jest gorzej, ponieważ odpadli na początku tych rozgrywek. Mieliśmy również tym razem Ligę Europy, ale drużynie z Portugalii nie udało się nawet wyjść z grupy. Ten sezon, jeżeli chodzi o formę naszego piłkarza, był bardzo podobny do poprzedniego, nawet bym powiedział, że prawie identyczny. O dziwo, Miller dostał powołanie na Mistrzostwa Europy i nawet ze swoją reprezentacją udało się wygrać cały ten turniej, ale rozegrał dosłownie kilka minut i nawet nie miał okazji, aby pokazać się z jak najlepszej strony. 22-letni Gerd Miller ma już 86 overalla. Trochę jest to głupie, że pomimo tego, że nie gra jakoś niesamowicie, to tak szybko się rozwija, ale niestety taka jest już FIFA. Sporting, tak jak 2 lata temu, zajmuje trzecią pozycję z dużą stratą do drugiego miejsca. W pucharze była szansa na jakiś pierwszy zdobyty puchar, ale niestety w finale Benfica okazała się lepszym zespołem. A w Lidze Europy doszli do 1/8, tam odpadli z Saint-Étienne 2-1. Gerd Miller w tym sezonie był najlepszym strzelcem drużyny, ale średnia ocena nie jest zbyt wysoka, więc na boisku musiało być coś z nim nie tak. Brak jakiegokolwiek zdobytego pucharu już irytowało Millera, więc postanowił zmienić klub, powrócić do swojego byłego klubu, czyli Bayernu Monachium, ale teraz oczywiście będzie grał w pierwszej drużynie. Jedynym rywalem Millera w ataku był Arp, więc rywalizacja na pewno będzie ciekawa i zobaczymy, kto będzie pierwszym wyborem trenera Bayernu. Zaskoczenia w lidze nie mamy, Bayern ponownie dominuje całą ligę, Puchar Niemiec też wygrali, w finale gromiąc Bayer Leverkusen 4-0, ale upragnionej Ligi Mistrzów nie udało się zdobyć, odpadli w ćwierćfinale z Realem Madryt.
Trener postanowił, że będzie stawiał częściej na Garda Millera i chyba to się opłaciło, ponieważ ten sezon był najlepszy w wykonaniu Niemca. Jego statystyki to potwierdzają. Miller dostał powołanie na Mistrzostwa Świata i mało brakowało do tego, żeby po wygraniu Euro został mistrzem świata, ale niestety Anglia w finale była skuteczniejsza w karnych. Nasz zawodnik był tylko zmiennikiem Wernera, wchodził tylko z ławki, więc tutaj dużo do powiedzenia niestety nie mam. Reprezentant Niemiec wbija już 90 overalla i ma jeszcze szansę, aby pobić rekord tej serii, ale brakuje mu jeszcze dość sporo, a czasu ma coraz mniej. Bayern Monachium ponownie wygrywa ligę z 8 punktami przewagi nad Borussią. Puchar Niemiec również wygrali, tym razem pokonując w finale Borussię Mönchengladbach. A Liga Mistrzów też zakończyła się tak samo jak rok temu, tylko tym razem zostali zmiażdżeni w 2 meczu przez Manchester City. Gerd trzyma formę, chociaż dostawał nieco mniej szans, a to tylko przez to, że Arp w tym sezonie po prostu dostał więcej minut, no bo ten zawodnik też musi się jakoś rozegrać. W tym sezonie mamy +2 do overalla, więc Niemiec staje się jednym z najlepszych zawodników na świecie, a jeszcze sporo kariery przed nim, więc osiągnięć może być naprawdę dużo w tej karierze. Ale w tym sezonie nie mamy zwycięstwa Bayernu w lidze, ponieważ Borussia zostaje mistrzem. W pucharze po staremu dalej Bawarczycy rządzą w tych rozgrywkach, a podbicie Europy znowu się nie udaje i znowu odpadają w ćwierćfinale, ale tym razem ze starą damą. Arp przed tym sezonem został sprzedany i jedynym napastnikiem był bohater dzisiejszego filmu i zagrał w każdym możliwym spotkaniu. Ten sezon kończymy mistrzostwami Europy, w których Niemcy przegrali w finale z Francją 2-1, a Miller był ważną postacią tej reprezentacji, zdobył wiele ważnych bramek, ale to nie dało zwycięstwa w tych rozgrywkach. I znowu mamy taki sam wzrost oceny i do tego rekordu serii serio mało brakuje. Ale mając 26 lat może już być to niemożliwe, ale 2 sezony rozwoju nasz Miller jeszcze ma, więc zobaczymy, czy to się uda. Bundesligę znowu wygrywa Borussia, ale bardzo mało brakowało, żeby to Bayern wygrał. Gdyby tracili mniej bramek, może by się udało. I o dziwo, nie wygrywają nawet Pucharu Niemiec, więc dzieje się bardzo źle w tym klubie. Nawet w Lidze Mistrzów poszło im gorzej, tym razem odpadli w 1-8 z Lazio. Reprezentant Niemiec trzyma formę, ale z takim overallem to byłby trochę wstyd, gdyby grał jakoś mega słabo. I po tym totalnie nieudanym sezonie Gerd Müller zmienia klub, przenosi się do niebieskiej części Manchesteru za 105 milionów. No i sezon 11 jest pechowy, mamy kontuzję. Przez to nie mamy rozwoju, więc szans na rekord tej serii już niestety nie ma. Niestety szkoda, bo było naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ale zmiana ligi przynosi chociaż jakiś zdobyty puchar. Manchester City zdobyła Premier League. W finale FA Cup mieliśmy derby Manchesteru i to City okazało się lepsze. Carabao Cup już nie wygrali, odpadli z Tottenhamem po karnych, a w Lidze Mistrzów odpadli tuż przed finałem z Barceloną. Miller stracił kilka spotkań przez swoją kontuzję, ale jak powrócił do gry, to grał bardzo dobrze i robił sporą różnicę na boisku. A na koniec sezonu mamy Mistrzostwa Świata, na których reprezentacja Niemiec odpadła w ćwierćfinale z Hiszpanami. A bohater dzisiejszego odcinka utrzymał formę z klubu i był bliski, żeby zostać najlepszym strzelcem turnieju. Następny sezon zaczyna się pozytywnie, ponieważ od rozwoju o 1, ale w tym momencie najważniejsza jest forma i zdobyte trofea. I z tym drugim jest problem, dlatego że Ligę Angielską nie udało się wygrać, ale FA Cup to jest ich turniej i ponownie w nim zwyciężają i ponownie z czerwonymi diabłami w finale. Na zdobycie Carabao Cup też była ogromna szansa, ale czegoś zabrakło im w finale, a zwycięstwa w Lidze Mistrzów nadal nie mamy. Tym razem odpadli w ćwierćfinale. Forma Millera w tym sezonie była bardzo dobra, oby utrzymał formę jak najdłużej, to może jeszcze zdobędzie tą upragnioną Ligę Mistrzów. I oficjalnie mamy koniec rozwoju Gerda Millera, większej oceny już nie zobaczyłem w dzisiejszym filmie, ale i tak udało się wbić ogromną ocenę. Niemiec zmienił klub po to, aby zdobywać trofea i z tego sezonu nie może być zadowolony, ponieważ ani w kraju, ani w Europie, no po prostu nic nie udało mu się wygrać w tym sezonie. I jeżeli chodzi o statystyki meczowe, to też wygląda to gorzej. Nie można powiedzieć, że szło mu źle, ale przyzwyczaił nas już do czegoś innego. Troszkę was oszukałem z tym, że nic nie udało mu się wygrać, ponieważ zwycięzcą Mistrzostw Europy zostają Niemcy i Gerd zostaje po raz drugi mistrzem Europy.
ale tym razem to on był najważniejszą postacią w tej reprezentacji. Po sezonie 14 reprezentant Niemiec dostał minus 1 do oceny ogólnej. Nie było to spowodowane formą, tylko wiekiem, więc że tak powiem, to nie była jego wina. Tabela Premier League wygląda prawie identycznie jak rok temu. Naprawdę są niewielkie różnice, ale jak się przyjrzycie, to na pewno niektóre zobaczycie różnice. Tak. W FA Cup Manchester City nie zawodzi i znowu sięgają po ten puchar. I jak coś, tu jestem z powrotem trenerem Liverpoolu, bo robiłem ten screen przed zwolnieniem, tak jakby ktoś pytał. W FA Cup udało się pokonać Liverpool, ale w Carabao Cup już niestety nie. A Ligi Mistrzów ponownie nie udaje się zgarnąć, a nasz Niemiec ma coraz mniej na to czasu. Statystyki meczowe tak się prezentują, po raz kolejny zaprezentował się z mega dobrej strony i przez to jeszcze bardziej denerwuje fakt, że dalej nie wygrał Ligi Mistrzów. Ponownie mamy zmniejszenie overalla o 1, póki co reprezentant Niemiec dalej pozostaje w City. Czy to dobra decyzja, jeżeli chce wygrać Ligę Mistrzów? Zobaczymy w dalszej części odcinka. Jak zawsze zaczynamy od Premier League i jedna porażka zdecydowała o zdobyciu mistrzostwa przez Liverpool. W FA Cup mieliśmy w półfinale derby Manchesteru oraz Liverpoolu i zwycięzcami tych spotkań są obie ekipy z czerwonymi barwami. Carabao Cup jeszcze się nie udało wygrać i tym razem też nie wygrali. Zdobyć Ligi Mistrzów też się nie udało, odpadli tym razem z Juventusem, a forma Gerda Millera udowadnia, że jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Mieliśmy również Mistrzostwa Świata, ale niestety znowu Niemcy przegrywają finał i nasz zawodnik już niestety w dzisiejszym odcinku nie zdobędzie tego pucharu. Gerd Müller zagrał bardzo przyzwoicie, nie miał jakiejś wysokiej formy, ale też nie było źle. I przyszedł czas na zmianę otoczenia, tym razem nasz zawodnik zagra w Hiszpanii, a dokładnie w Realu Madryt. Jeżeli z nimi nie wygra Ligi Mistrzów, no to raczej jej nie zdobędzie. Po pierwszym sezonie w Hiszpanii spadł mu overall o 2, ale jeżeli ma 32 lata, to raczej nie powinno nikogo to dziwić. Pobyt w lidze hiszpańskiej zaczyna się słabo, bo mistrzostwa nie udało się zdobyć. W Pucharze Króla odpadli w ćwierćfinale z Atletico Madryt, a co ciekawe, Ligę Mistrzów wygrywa City, a Real Madryt odpada z nimi w półfinale, przegrywając w dwóch meczu 6-1, więc Müller mógł jeszcze zostać w obywatelach na ten jeden sezon. Forma naszego piłkarza w nowym klubie trochę się pogorszyła i ciekawe, czy to przez wiek, czy przez zmianę ligi. Jesteśmy coraz bliżej do zakończenia kariery przez Niemca, dalej walczymy o ten upragniony cel, ale wieku nie oszuka i ocena za kilka sezonów będzie wyglądać znacznie, znacznie gorzej. I ponownie w lidze zajmują trzecią pozycję, w pucharze było lepiej, ale też nie udało się wygrać, znowu odpadli w meczu derbowym, a w Lidze Mistrzów tym razem nie ujrzeliśmy półfinału, tym razem Real odpadł rundę wcześniej i niestety z wiekiem spada overall i przez to też forma się pogorszyła i już nasz zawodnik nie strzela tak wielu bramek jak kiedyś. I mamy ostatni reprezentacyjny turniej tego gracza i ostatni swój mecz przegrywa z Polską 1-0. A cały turniej w jego wykonaniu mocno średni, tylko dwie bramki i ani jednej asysty. 85 overalla jak na Real Madryt to już może być za mało i bardzo prawdopodobne jest to, że może zaraz zmienić klub, ale spokojnie, zobaczymy jak to się potoczy. Zaczynamy przegląd rozgrywek od pozytywnej wiadomości, ponieważ Gerd Müller może sobie na konto doliczyć wygranie La Ligi. W Pucharze Króla od 3 lat jest to samo, czyli Atletico eliminuje Real z tych rozgrywek, ale w końcu się udało i Gerd Müller z Real Madryt wygrywa Ligę Mistrzów. Długo musiał na to czekać, ale w końcu się doczekał. W tym sezonie Niemiec grał już jako rezerwowy, ale jak już wchodził, grał wyśmienicie i chyba to była jego najwyższa forma od kiedy gra w Królewskich. Po wygraniu Ligi Mistrzów Niemiec nie opuszcza klubu, może celuje w jeszcze jedno zwycięstwo, albo po prostu chce tu zakończyć karierę. W La Lidze ponownie mistrzostwo zdobyła Atletico, Real był na drugim miejscu, do wygrania wszystkiego w Hiszpanii brakuje tylko Pucharu Króla, ale tutaj znowu w finale mieliśmy bolesną porażkę. Do sięgnięcia drugi raz po Ligę Mistrzów troszkę zabrakło, w półfinale przegrali z Liverpoolem. W tym sezonie nasz zawodnik też był rezerwowym, ale tutaj nawet jak wchodzi z ławki, to też nie wyglądało to za dobrze. I w 20 sezonie mamy koniec dzisiejszej kariery. Nasz Gerd Müller oficjalnie kończy karierę w Realu Madryt. Patrząc na ligę, to kończy karierę w dobrym stylu, ponieważ zdobył jeszcze Mistrzostwo Hiszpanii. Do tego wygrywa nareszcie Puchar Króla, w finale pokonując Atletico Madryt, a w Lidze Mistrzów mieliśmy takie same półfinały jak rok temu i rezultaty były identyczne, tylko wyniki delikatnie się różniły. I mając 79 oceny ogólnej, Müller nie mógł liczyć na dużo minut, zagrał w 5 spotkaniach
i w sumie tyle mogę powiedzieć. Teraz zróbmy jeszcze szybkie podsumowanie wszystkich jego osiągnięć. To tak, z drugą drużyną Bayernu Monachium wiadomo, nic nie udało mu się osiągnąć. Za czasów gry w Sportingu został mistrzem Europy. Po powrocie do Bayernu, grając już w pierwszej drużynie, wygrał 2 razy Bundesligę oraz 3 razy Puchar Niemiec. Następnie przeszedł do Obywateli, tam wygrał 1 raz Premier League i 3 razy FA Cup. Podczas grania w tej drużynie wygrał jeszcze Euro i na koniec przeszedł do Realu Madryt. Tam wygrał 2 razy La Ligę, 1 raz Puchar Króla oraz upragnioną Ligę Mistrzów. Dziś nie macie porównania kart, ponieważ jak każdy wie, Niemiec nie posiada karty FIFA 20. A to tyle, dziękuję Wam za tak chętne oglądanie tej serii. Wracamy z nią przy wyjściu FIFA 21. Mam nadzieję, że będziecie czekać, a więc zostawcie lajka, subskrypcję, więc mówi do Was Skydoom. Na razie, cześć i czołem, yo! Tego idę swoją drogą, nie za kogoś namową. Czasami wolę wołać ciszą, ciszą niż mową. Cały oddaję siebie bitą, bitą i słową. Czasami piszę smutny tekst, bo rany wolnie się gorą. Nie wiem, czy to ja walczę sen, bo dużo dzieje się ziomu. Mam swoje recepty na lek, choć się nie zgadzam ze sobą. Ale to jest moje życie, nie zmienię się chyba nigdy. Kiedyś będziemy na szczycie i to nie przez głupie liczby. Mamy swój high life, nawet wtedy, kiedy dostaję ten...